Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a dzisiaj ze mną jest Ren, Joshella i Simon. I dzisiaj, moi drodzy, w końcu bierzemy się za kupowanie i tuningowanie samochodów, tych nowych. No, nie wszyscy. No właśnie, dobra, Joshella wyjątkiem będzie. Ja będę wyjątkiem, po prostu porównujemy dzisiaj... te nowe samochody do obecnych, które już są wprowadzone, znaczy, no, w jednej terenówki. Tak jest, czyli takie bardziej firmowe. Tak. Z czego właśnie umówiliśmy się, kto jaki weźmie, zaraz zobaczycie, kto jaki weźmie. Ja wziąłem sobie Fistera Astrona, czyli tak jakby Porszaka, za 1 580 000, chociaż najdroższy tutaj widzę 2 995 000. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Panie i panowie, bierzemy się za tuning w takim razie. Widzowie będą oceniali, które auto jest ładniejsze. No. A my oczywiście porównamy, które, że tak powiem, będzie szybsze. Strzelam, że pewnie ten za 1 900 000 albo ten za 2 800 czy 600, nie pamiętam. Niestety, dobra. Tutaj cena ma znaczenie. No i Joshella niestety ma tam ograniczenie finansowe. Ja mam ograniczenie finansowe, ponieważ ja nie zdobyłam hajsów. Przepraszam najmocniej, ale czy w waszych warsztatach, Joshella, powiedz mi, jeżeli chodzi o hamulce, czy masz coś, no, hamulce rajdowe masz, to są ostatnie, ostateczne, czy jakie? Hamulce rajdowe mam ostatnie. No, rajdowe też, no. Okej, bo słuchajcie, bo ja w tym momencie jestem w tym salonie, w tym warsztacie z agencji, tutaj mam coś takiego jak super hamulce za 60 tysięcy. Aha, super, jasne. Więc to jest ciekawe. Okej. Okay. Poszukista. No wait a second. Czyli po prostu bierzesz, hamujesz i chłopie... no i masz, no. Ale no. W niektórych widziałem, że mają na przykład z tołu super, super, super skrzynię biegu. No. I dobra, ale... słuchajcie, to jest strasznie dużo opcji tuningu i nie wiem, która będzie ładniejsza. Ja chcę, żeby to auto fajnie wyglądało. Żeby widzowie powiedzieli, super, Paweł, zrobiłeś. Dobra, no, i tak wygrałeś. Tak, tak będzie. No. Nieprawda. Faworyzują cię! Od razu tak, że faworyzują, no właśnie. Faworyzują cię! No chyba, dobra, że usuwasz te komentarze, które są niepochlebne, bo no. Niech nie wiedziałem. No wiesz ty co, jak możesz mnie o takie coś posądzać? Ten kolor za bardzo mi nie pasuje. Dobra, nie biorę najdroższych rzeczy, widzę, bo nie wszystkie mi pasują. Nie wszystkie ci pasują, jak to? Silnik poziomu 4, czyli niewiele się zmieniło tutaj, wydech. Okej, wydech musi, to jest oczywiście auto, pamiętajcie, że robimy auto firmowe, auto czyli to auto musi, tak, czyli to auto musi być eleganckie, ale z drugiej strony musi być, wiecie, takie... Pazurem. Dobrze, dobrze, niech tak będzie. Ale środek też się liczy? Przede wszystkim liczy się środek przecież. Ej, ale ja nie mam chyba opcji środka do tego auta. No cóż. Ale zawieszenia to ja za bardzo chyba nie chcę tutaj montować. Czekajcie, nie wiem, którą tu wybrać. Nie, to jest zbyt sportowa, wezmę coś takiego bardziej. Niech będzie koła. Światła, reflektory. Luksusowe, daj mi to. Tego samochodu na filmowe się nie da za bardzo zrobić. Jak to faktycznie, w agencji jest więcej tuningów. Nie wiem, nie byłam. Okej. Okej. Co to ma być w ogóle? O nie! Ogólnie takie wzorki są na samochodach, które są w jeździe testowej, aczkolwiek nie chcą twórcy marki, żeby były robione zdjęcia, co nie? No. To taki wzór też tu jest, widzę. Aha, takie buty. Dobra, niech będzie to. Opon, nie. Czy są te białe pasy? A, białe, dobra. Nie to! Totalnie brak znaczenia będę dawał chyba. Są szpetne. Dlaczego? Nie wiem, jakoś nie podobają mi się. Limuzynowe? Chyba, nie że... będzie. Nie no to... Co to ma być w ogóle? Dobra, lusterka. Ja nie mogę lusterek zmieniać! Halo! Dobra, kolor 2 damy. Tablica. Kolor kół. Bo to nie jest kolor kół. To ma być kolor kół niby. Lakierowanie. Lakierowanie troszkę później. Zobaczmy na dach. Kolor karbonowy. Karbonowy w firmowym aucie. Chyba nie za bardzo. Ciemny bojlerki. Bojlerki dachowe. W ogóle skończyły mi się już opcje tuningu, także... Okej.
Czekaj, dobra, to takie dajmy... biznesowe samochody, tak? Dla no takie, takie chyba trochę tak. No, takie jak no biznesowe samochody. Ja się zastanawiam. No bo to agencja przecież, no kurczę, z agencji auto, no jak może ten... Ja to na wiesz, no, zależy też kto będzie właśnie tym jeździł, czy kobitka, czy facet, no halo. No ja wiem, ale biznesmenów to stać. No to dobra. Chyba mówisz o sobie. Okej. Okay. A, czyli się zgadzasz, dobra, dobra. Nie, bo jestem teraz kupiony. Wyścigowy jakiś, co to jest? Dobra, karbonowy to nie. Jackson już ustawiłam, silnik też zrobiłam. Tu nie mam dobra, nic więcej. To. Pasy przeciwsłoneczne. No, pasy to przeciwsłoneczne, tak co? Zawieszenie. Jak to kurczę. Pasy przeciwsłoneczne? Obniżenie zawieszenia powinno pomóc, ale ja wolę zrobić z tego bardziej troszeczkę inne auto. Pancerz. Pancerz jest 100%. Super. Faktycznie, tak była rajdowa skrzynia biegów, teraz jest super skrzynia biegów. O 10 tysięcy droższa. Koła. No tutaj ewidentnie muszą być porządne, solidne takie. Tak, mega wypas. Okej, tylko te karbony to nie pasują mi kompletnie. Totalnie skończyły mi się opcje tuningu. Totalnie. Ty to nie obchodzi. Totalnie. Tak. Chciał powiedzieć, że totalnie nikt nie pytał, ale się wstrzymał. Wiesz, no wiem, rozumiem. Dobra. Tu mamy to. Okay. Koła, ulepszenie. No, kuloodporne by się przydały. Tak, chcę. Byby, oczywiście. A, okej, okay, to wszystko. Dobra, czyli teraz robimy sobie jeszcze tylko szybkie lakierowanie i zaraz się widzimy. Zaraz się widzimy, widzowie ocenią, kto zrobił ładniejszy. Nie szybko, poczekaj. Tak, Kaj, ty jesteś. Co? Kaj, ty jesteś. Ja lubię Volmo. Volmo lubisz? Lubisz Volmo? Ty, Paweł, bo ja nie widzę go na tym. Tu ja, Paweł. Okay, ja tu Paweł. Nie, muszę znaleźć najpierw... Nie, czekaj, to było to? To? Dobra, niech będzie... Znaczy sobie trasę. Takie coś. Okej, okay, kolor dodatkowy. Myk. Czekajcie, ciebie tutaj coś tutaj a co do koloru auta, sugerowałem się Freezem. Dobra, spoko. Zaufanie zostało utracone. Okej. Okay. Dobra, auto wygląda w ten piękny oto sposób. Nie mam żadnego pojęcia, jak to wygląda. Moim zdaniem jest spoko. Ale tylko twoim. Moim zdaniem tak i moich widzów. Aha! Co, jak to? Okej, okay. Mamy się spotkać w agencji z kimś, także w następnym odcinku będziemy już prawdopodobnie tutaj ogarniać kolejną akcję. Panowie, tu już okręt. Panowie, panowie. Chodźcie tutaj. Ustawimy. O, tutaj możemy na parkingu, słuchajcie. Znaczy na tym czymsiu. Na tym czymsiu. Tak, dobra, Simon, tutaj ja widzę masz... Tak, no jedziesz, ty parłowo! Bardziej biznesowo się zrobić nie dało. Nie mogłem ani oznaczyć dać, ani nic, bo to za bardzo sportowo wyglądało. Okej, okay, Ren. Kaj jest Ren. Dobra, to obejrzymy najpierw to, co tutaj mamy. Czyli Oshela. Zobaczmy, taki... Czy ty masz neony? Tak. No masz, dobra, okej, okay, to jest taki kolor wiśniowy. Wiśniowy. Opancerzony ma samochód, więc tutaj... Oczywiście! Plusik za to, że firmowy prezes z tyłu tutaj będzie spoko. Będzie bezpieczny temat. Tak jest. Tutaj nie, próbuj nawet. Patrzcie, można normalnie iść jak ten, jak po schodach. Nie trzeba nic nawet skakać, tylko normalnie idziesz tak. O, hop. No nie. No typowe dla prezesa. Tak. Można nawet zejść sobie spokojnie z niego. Ale nie wiem, czy to takie typowo firmowe. To jest takie firmowe, ale czy wchodzisz, nawet schodzisz. Nie wiem, w stylu Elona Muska. I schodzisz. Tak pod Teslę bym to podrzucił, tą cyberpunkową. Pod Teslę? Wycofaj to. Nie, chodzi mi o tą, co nie wyprodukowali, wiesz, którą. O, cześć Ren. Cybertrucka. Oj, to jest spoiler. O! Dobra, słuchajcie, chyba najbardziej podoba mi się z tych wszystkich trzech nowych, bo tamten od Yosheli jest już gdzieś tam dalej. Dobra, już, nie hejtuj. To karoserio podoba mi się ten od Rena. Ale tył mi się nie podoba w tym aucie, tak to jest. Możecie nie, wiesz co, właśnie tył jest taki, wiesz, taki zadziorny, taki, kurczę, taki...
muscle carowy troszeczkę, nie? Możecie mi wierzyć czy nie, ale w temacie biznesowego samochodu to najbardziej podoba mi się temat Pawła, bo większość ludzi, u których pracowałem, to miała... Tak, biznesmeni mają faktycznie najczęściej właśnie Porsche, jakąś Cayenne albo coś na deseń faktycznie, nie? Aczkolwiek ten najdroższy faktycznie mi się podoba, więc będę go kupował. Myślę, że ale w prawdziwym życiu? Nie, ale nie istnieje przecież. No. O, sorry. Okej, słuchajcie, chodźcie, pojedziemy na ulicę. Musimy sprawdzić, jak one jeżdżą. Musimy. Okej. Później się zamienimy oczywiście. Tylko Pawła nie stać na ledy? No ja, chyba właśnie nie dam neonów. Leonów? Leonów. Nie dałem neonów z tego względu, że to jest auto filmowe, no nie? No jak neony w firmowym? No, ale żeś ty normalnie jak krówka stanąłeś. No na pasach tutaj. Jeszcze na zielonym. Proszę tutaj ten, ustawić się, o. Dobrze. Ja stoję trochę nierówno, bo mam chodnik pod kołami. Ogólnie Joshella chyba postawiłaś minę, tam widziałem. Nie, ja nie. Kto ustawił minę? Nie byłam ja. Ale jest zielona, więc git. Okej, okay, dobra. Ja się boję. Uwaga. Trzy. Chwilę. Uwaga, dobra. Trzy, cztery, poszli! To nie jest nie fair. Spokojnie. Powiedział to specjalnie, kiedy... Auta? Ale jak to niby szybsze? Nie, tak, nie wyprzedzisz mnie. Nie, 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 mam pancerzone, spadaj. Dobra, ja tak nie chcę. Ja tak nie chcę, nie chcę tak. Ja się nie spodziewałem, że ja wygram ten wyścig, no ale z drugiej strony też był taki mały... Bo właśnie tak, dokładnie. Ja tak nie chcę. Była taka sytuacja, że... Ren, poczekaj. Na początku, a później ja przypaliłem. Poczekaj, mam prezent dla ciebie. I myk! Dobra, chodźcie się ustawcie w drugą stronę. Ale w drugą stronę będzie to samo. W ogóle auto od Rena jest specjalnie oznaczone na mapie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Tak, ja widziałam. No. To jest auto, które może mieć tam ten tryb bojowy taki, tak? Kojarzę. O, właśnie. Ale nie, nie rozwalaj nas jeszcze, bo to nie skończyliśmy. Jeszcze? Na koniec... Jeszcze nie skończyliśmy, jeszcze musimy w drugą stronę pojechać. Ja musiałem jeszcze też przetestować to auto. Mina. No, ręcznego nie można ciągać, niestety, Ren. A. I to okay. Ona wodą wybucha. To nie jest woda, tylko to jest olej. Olej? Jak wjedziesz na to, to się ślizgasz. A, do tego teraz postawiliście tutaj wszy... No świetnie, no między autobusem a tym, no super. Dobra, czekajcie. Już tam jadę. Chodźcie może przed tym, ten... Chodźcie tutaj dalej, o, tutaj na pasy. Na przejście do pieszych. No dobra, już wysiadam. O. Na pasy! Nie, nie, wsiadaj do auta. Słuchajcie, pojedziemy w drugą stronę. Tylko bez ręcznego może. Ale to wtedy mieliście ręczny? No. Nikt mi nie powiedział. Dobra, auto z ręcznym będzie, czy bez ręcznego? Albo czekajcie, zamieńmy się może, o. Chodźcie się zamienimy. Ja biorę Pawła. Dobra. To jest prezesowa. Ja wezmę od Rena w takim razie. Dobry trade. O. Kurczę, i fajne jest, tylko wiecie co, bo tutaj wywaliło nam od Rena tego. Jak widać. Wywaliło kloca. O, dobra, tutaj. Bez ręcznego spróbujmy, wiecie, bo na ręcznym to będzie problem z mojej strony. Dobra, uwaga. No tak, no. Uwaga. 3, 4. Auto za 2 900 000 zbiera się. Ja nie wiem, dokąd mam jechać. Przed ciebie. Prosto, przed ciebie. A, dobra, autobus. Ale. Jezus, no. Ale. Ej, ale słuchajcie, ogólnie muszę wam powiedzieć, że to auto za 2 900 000 to wcale tak szybko się nie zbiera. No nie? Ren, zrobiłeś go na maksa? Tak. Okej. Okay. Hej, Simon. Jezu, jak to się kręci! Ale Joshi zrobiła bardzo dobre auto. No Joshela, to co ty robisz? No to się kręci! Żeby wywozić auto, dzieci do przeczytania. Dzieci czy... Nie rozumiem. Co? Dzieci? To też. Odsunąłbyś proszę. Się. No ty się odsuń, gdzie tam jedziesz? Jadę przed siebie. A! Dobra, hamujemy. Dziękuję, że mnie wypchnęliście. Ale dobra, dobra, auta od prezesów, dobra, zamianka, słuchajcie. Ale ja mam tu bok wciśnięty, co daj jest? Mi ten Joshelkę, chcę teraz auto od Simona. Muszę ustawić, dobra. Ale jest już pod ten, ja nie biorę takiego koloru jednak. Bardzo widać ślady na nim. No nie? Dobra. Ustawmy się w takim razie, jeszcze raz próbujemy przejechać, ja chcę zobaczyć po prostu różnicę, nie?
jak się te auta zbierają. Nie, czekaj, bo trzeba się inaczej zamienić. Bo już się pojedzie swoim znowu. W ogóle no. Ja w tym aucie zamontowałem ten. To. Zdalną kontrolę tego auta, nie? Nie, no ja mam moje, także... A, no to dobra, możesz zdalnie kontrolować ten Renie... samochód? A, czekajcie, tak, bo... ale nie wiem w jaki sposób. Sprawdź pod M. Właśnie sprawdzałem i tam nie ma a, nic. A nie, czekaj, bo Ren pojedzie tym, swoim. Nie, no Ren pojedzie. A Ren pojedzie a, nie. Swoim, a ja... Nie, nie moim już jechał. Czekaj. Moim już jechał. Ale od Pawła nie jechał. No to dawaj, o, to jest proszę, proszę go zamieniać. Czekaj, ale ja od Pawła jechałem. Co jest? No to czekaj, ja bez... czekaj. Boże, jak oni tam normalnie o. Walczą o auto, no. O, dobra, czekaj, ja dobra, tym jechałem. Weźcie tak, weźcie tak, weźcie tak. Ale ty już tym jechałeś. Nie jechałem. Jechałeś tym? Nie, nie jechałeś. Ale ja nie, tym... jechał. Jechał! Dobra. Dobra, jedźcie. Ale to... To tylko Paweł zmienił auto? No, nie jechałeś tym żółtym przecież. Jechałem przed chwilą. Rząd jechał tym żółtym. Dobra, ale zamień się z Simonem po prostu. Po prostu. Dobra. A ty też nie jechałeś? No nie. No to kurde. To co za problem, halo. Zostawmy się elegancko. Czemu ty nie masz drzwi? Gdzie ty pojechałeś? No bo ktoś mnie wywalił, no. Ale te autko wolne. Dobra, tylko bez ręcznego, Joszelka, pamiętaj. Ja w ogóle ręcznego nie używam teraz, halo. Dobra, okej. Okay. Uwaga. Gdzie jesteście wszyscy już? Czekaj, tak? No daj. Nie, a dobra, bo wręcz tam całkiem z boku. Okej, okay, uwaga, 3, 4! Oho. Ej, ale słuchajcie, to jest kosmos. Ten najtańszy samochód zbiera... Wow! Ono się kręci się. Kurde. Nie, chodzi o to, że właśnie Ren, którym jedzie teraz tym moim, on faktycznie bardzo dobrze się zrywa. Jest najtańszym samochodem. Jezu, no! Więcej tych samochodów zrezcie mi przed maską! O, pozrywany. Jak Ren wygra tym twoim, to wygra już trzeci raz twoje auto. Nie, właśnie dojechałem metem. Zaliczyłem sobie słupek. A. Słupki są najlepsze. Razy, żółty trzy razy wygrał? Bo ja twoim też wygrałem. Znaczy Ren, gdyby teraz się nie rozbił, to też by wygrał. I to Ejka. Jest po prostu kosmos. Słuchajcie, Porsche, Twister, to jest po prostu kosmos. Okej. Okay. Nie, autobus! Autobus! Taki autobus! Ja to! Joszelka, daj mi, przejmij, czekaj! Dobra! Ren umiera! Rozwal! Rozwal to! Ja to zabijam. Ale... Jestem auto Drena. Ej, czy ten autobus tam się pali? Trochę tak, ja też się płonę. Co wypraszasz mi? Co za łobuz? Ono znikło. To za gałgan. Pożyczymy auto Drena i zwracam. Ja pożyczyłem, żeby rozwalić tutaj. O. Ale nie, spoko, że strzelam. Trochę cię autobus przepycha. Do rzucenia, czy oprócz tych działek? Jakieś inne opcje Ren miałeś, czy nie? Działka nie. Okej, czyli tylko działko, tak? Nie było tam jakichś rakiet czy coś. Nie. No policja spada ode mnie. Ej, zobaczcie, jak fajnie tutaj pok się rozwalił. Widać ten... Zobacz, jak mi się drzwi wyjęły. Dobre? Wy co? Wyjęły. Wyjęły okay, mi się same. Słuchajcie, moi drodzy, ja myślę, że w tym sposób zakończymy ten odcinek. Widzowie oczywiście napiszą, że moje auto było ładniejsze. Nieprawda! Chociaż to nieprawda. Faworyzują cię cały czas. Nieprawda, znaczy prawda. Moje było najfajniejsze, mi się najbardziej podobało. W sumie zaraz za tym, za autem od Rena. Tylko inny kolor u Rena dał i byłby spoko. Tylko widzicie, że kwestia jest taka, że auto od Rena, czyli ten The Bastion Champion, można zrobić opancerzony. Można zrobić tam te miny, można zrobić te inne rzeczy. Spoko opcja. Au! To będzie to przetestować. No. Ale tym subiecznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, hejo! Pa, pa! Musimy jechać szybko do Franklina, chodźcie. No też tak myślę. Na następny odcinek do Franklina. Na następny odcinek jeszcze dalej. Tak jest.